Rozważając Pismo Święte, często zachwycam się nad samą jego budową, nad swoistą ekonomią słów i treści. Jak wiele treści, wiele informacji Bóg przekazuje w stosunkowo niewielkiej ilości słów. Jak wykorzystuje naszą przecież ułomną komunikację językową do przedstawiania skomplikowanych treści, często wieloznacznych, w bardzo krótkich fragmentach. Przykładowo przypowieści zawierają często więcej niż jedno zastosowanie. Oto w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, znajdujemy podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. Początek wskazuje na zastosowanie ogólne. Powiedział im też, tu im dotyczy faryzeuszów, ale także uczniów Jezusa, wcześniejszy kontekst na to wskazuje, powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Czyli mamy uniwersalną myśl ogólną, że nie powinniśmy poddawać się w proszeniu Boga, nie rezygnować, nie dopuścić takiej myśli, że On jest głuchy czy lekceważy nasze prośby, ale wytrwale się modlić i czekać na odpowiedź. I oto przypowieść, która ma obrazować tę ogólną naukę. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada? A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Do tej pory mamy rzeczywiście taką metaforyczną, za pomocą jakiejś historii, ilustrację tej nauki o tym, że powinniśmy się zawsze modlić i nie ustawać. Jest to nauka uniwersalna, skierowana do wszystkich pokoleń ludzi ufających Bogu. Ale ostatni werset tej przypowieści, werset 8, wprowadza nam nowe zastosowanie, bardziej szczególne, tej uniwersalnej zasady. Oto on. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Mamy tutaj skierowanie uwagi, naszej uwagi na czas poprzedzający przyjście Jezusa. Widać więc, że zakres tego zastosowania nie jest już uniwersalny, nie dotyczy całej historii związku ludzi z Bogiem, całej historii ludzkości, ale ostatniego pokolenia, które doczeka przyjścia Syna Człowieczego. Mamy też tu wskazówkę, że tym chrześcijanom, czy tym ludziom oczekującym przyjścia Syna Człowieczego nie będzie lekko. Mamy tutaj kontekst, wołają do Niego we dnie i w nocy. Jest im ciężko, mają niekiedy myśli, że Bóg zwleka w ich sprawie, że już powinien ich wziąć w obronę, a tutaj nic się nie dzieje, czyli pokolenie chrześcijan będzie miało takie wrażenie, że zło triumfuje, a Bóg milczy. Co więcej, w tym bardzo takim zadziwiającym pytaniu, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, istnieje pewna sugestia, domniemanie, że w tym czasie, kiedy Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię, ilość chrześcijan ufnie czekających na Jego powrót, na Jego ingerencję, będzie rzeczywiście bardzo mała. Wręcz tutaj Jezus stawia takie retoryczne pytanie, czy w ogóle znajdzie wiarę, czy jeszcze będą wierzący na ziemi. Możemy właśnie stąd wnioskować, że tych ludzi, którzy w czasach przyjścia Jezusa, w tym ostatnim pokoleniu chrześcijan na ziemi, ostatnim pokoleniu Kościoła, naprawdę będzie nas niewielu. Będzie to zbiór bardzo nieliczny
w morzu jakiegoś bezprawia, bezbożności i nic dziwnego, że ta garstka będzie przez świat nienawidzona i bardzo srodze prześladowana. Stąd to ich wołanie, by Bóg wziął ich w obronę. Widzimy więc na podstawie tej przypowieści, że w tej stosunkowo krótkiej wypowiedzi Jezusa mamy zarówno naukę uniwersalną, by nigdy nie ustawać i zawsze się modlić w każdym czasie, w każdej sprawie, ale też szczególną zachętę dla tej garstki wybranych, którzy będą oczekiwać z sukcesem przyjścia Jezusa, by nie pogrążali się w zwątpieniu, nie myśleli, że Bóg o nich zapomniał, nie przyjęli tej fałszywej filozofii, że zło bezkarnie triumfuje, ale by z wiarą i ufnością czekali na przyjście Syna Człowieczego, który w swoim czasie weźmie ich w obronę.